Kolejnym spotkaniem z Panem Jezusem Chrystusem, jakim możemy się zająć, jest spotkanie niewidomego Bartymeusza z Panem Jezusem Chrystusem. Niewidomy Bartymeusz krzyczał. Mamy to opisane w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, od 35 wersetu do 19 rozdziału 1 wersetu. I zaczął wołać Bartymeusz: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli na początku, na przodzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. Przejrzeć na oczy to jest wspaniała rzecz, jeśli się było niewidomym. Ostatnim etapem podróży Pana Jezusa Chrystusa do Jerozolimy było przejście przez Jerycho. A gdy on przybliżał się do Jerycha, ta miejscowość jest obrazem miejsca przeklętego przez Boga. Bartymeusz i Zacheusz przedstawiają ludzi, którzy są pod przekleństwem zakonu. I wszedłszy do Jerycha, Syn Boży przyszedł na ziemię właśnie do takich ludzi, którzy borykają się ze strasznymi konsekwencjami grzechu. On widział ich cielesne ułomności, nieuleczalne choroby i śmierć jako następstwo grzechu. W swojej czystej duszy do głębi odczuwał, jak wielka jest niedola i jak wielkie są potrzeby ludzi, którzy żyją pod przekleństwem upadłego stworzenia. Poza tym widział bezskuteczne wysiłki wielu ludzi, którzy starali się zadowolić Boga poprzez swoje własne dobre uczynki. Pan Jezus przechodził przez Jerycho. Pomimo, że Syn Boży stał się człowiekiem, przekleństwo to nie mogło zostać zabrane. Pan Jezus Chrystus musiał przejść przez nie. To znaczy, musiał na ziemi zostać podwyższony na drzewo, na krzyż i umrzeć. Aby wykupić ludzi spod tego przekleństwa, sam musiał nim się stać na krzyżu Golgoty. Według słów, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Jeszcze raz Pan Jezus Chrystus objawił się swojemu ludowi jako Syn Dawida. On był tym zapowiedzianym przez Boga królem. Jako, że wiemy, że jego lud nie tylko Pana Jezusa nie przyjął, ale osądził i Pana Jezusa nie tylko osądził go, ale i ukrzyżował. W pobliżu Jerycha Pan Jezus Chrystus spotkał człowieka, który potrzebował jego pomocy. Z Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że dwóch niewidomych zostało uzdrowionych, a Marek pisze, że jeden z nich nazywał się Bartymeusz. Mamy wrażenie, że lud podążał za Panem Jezusem Chrystusem z pewnym religijnym uwielbieniem, nie rozpoznając przy tym ani swojego złego wewnętrznego stanu, ani wielkości osoby Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus był dla nich tylko Jezusem z Nazaretu. Zachowanie ludu jest dla nas często zadziwiające. Raz wołał ten tłum: Hosanna Synowi Dawidowemu. Innym razem krzyczał: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Takie reakcje są typowe dla wielkich mas ludzi, dla motłochu. Ten niewidomy jednak wiedział i wierzył w to, że Pan Jezus Chrystus był tym zapowiedzianym Mesjaszem, który przyjdzie i będzie uzdrawiał ślepych, o czym mówił Izajasz w 35 rozdziale, w 5 wersecie. Ten niewidomy jednak wiedział i wierzył w to, że Pan Jezus Chrystus był tym zapowiedzianym Mesjaszem, który przyjdzie i będzie uzdrawiał ślepych, bo tak mówi Izajasza 35 rozdział 5 werset.
Kiedy Zbawiciel przechodził, Bartymeusz z wiarą wykorzystał tę jedyną sposobność, wołając: Jezusie, synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Jednak jego krzyk zburzył religijną atmosferę ludzi, którzy towarzyszyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego oni upominali go i kazali mu milczeć. Przepełnione nieszczęściem wołanie grzesznika nie pasowało do uroczystego, wzniosłego nastroju. On jednak na przekór wszystkim zawołał po raz drugi: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Pan Jezus Chrystus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. Pokutujący grzesznik był dla Pana Jezusa Chrystusa o wiele bardziej wartościowy niż ten cały religijny tłum, motłoch, lud. Wewnętrznie poruszony Pan Jezus cierpieniem tego żebrzącego i ślepego człowieka z serdecznym współczuciem spytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedź była jasna. Niewidomy pragnął znowu widzieć. On wierzył, że Jezus Chrystus Pan może dokonać tego cudu, dlatego też mógł doświadczyć, jak Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus przywrócił mu wzrok. Przeszczęśliwy poszedł za swoim wybawcą. Bartymeusz reprezentuje tych nielicznych ludzi, którzy w środku religijnego tłumu wołają do Pana Jezusa i doświadczają Jego pomocy, a następnie naśladują Go.